Ten samochód dosłownie rozwala czachę. To jest Camaro, ale nie byle jakie Camaro, to jest The Exorcist. Wprawdzie on nawet nie występuje pod marką Chevrolet, jest pod marką Hennessey. Można sobie było go ostatnio zdobyć i pierwszy raz jadę nim teraz. Brzmi niesamowicie, posłuchajcie. Ty, chłop driftuje bez żadnego tuningu. Ale nie wiem, czy chce go robić na drift, czy na jakiś drag, czy co. O, ale on fajnie pierdzi. Ej, co to za lampki tutaj są? Ja nigdy nie widziałem tych lampek tutaj po... Ale nim rzuca. Tutaj po lewej stronie. Może jakiś event jest teraz w Fordzie? Nie wiem nawet. Ale Camaro jak to Camaro, wygląda no zwyczajnie dosyć, nie? Nie zdziwiłbym się, gdyby tu pod maską okazało się, że jest 1000 koni mechanicznych. Dobra, jedziemy na chatę z... O, tu jakieś lody? What the hell? Trochę jestem do tyłu z Fordzą, powiem wam. Widzę, że tutaj można jakieś lody kręcić teraz. Na razie wejdziemy sobie do chatki i stuningujemy ten samochód, a właściwie zobaczymy, co można z nim zrobić. Szczerze? Ja bym widział tutaj go jako samochód dragowy, bo teraz kawałek się nim przejechałem i jest bardzo ciężko. Jechać w ogóle, wiesz, w prostej linii, no nie? Sakra, bo jesteśmy akurat w chacie, w której jest strasznie ciemno. O, zdecydowanie lepiej. Tutaj łatwiej zobaczyć tego gościa, nie? Zobaczcie na ten przedni grill. Jakie to jest potężne. Camaro jak Camaro, każdy już zna Camaro, zwłaszcza ten model. Ciekawe, kiedy Chevrolet wyjdzie z nowym Camaro. Coś czuję, że nowe Camaro to będzie SUV elektryczny. Jak myślicie, no, czy Chevrolet pójdzie śladami Forda i Ford zrobił z Mustanga, sami wiecie co. W ogóle z tego co widziałem, to często ten samochód się pali. Nieważne, chodźmy sobie potuningować tę furkę. Nie wiem naprawdę na co zrobić, bo ten samochód ani do... Znaczy do draga mamy Copo Camaro tak naprawdę. Copo Camaro zmiażdży wszystko na dragu. Camaro Exorcist nie będzie się nadawał jako konkurent do tamtego samochodu. Ale myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić go najpierw pod wyścigi, okiełznać go jakoś, spróbować. A później byśmy zrobili go oczywiście pod drifty. Ja zobaczę, jaką on ma moc w standardzie. Przed tym odcinkiem zerknąłem sobie na Allegro i okazuje się, że w Legionowie ktoś sprzedawał egzorcystę. I egzorcystę sprzedawał za niecałe 500 000, ziomek. To nie jest jakoś mega dużo. No w końcu to jest Camaro, prawda? Tutaj no to nie jest Ferrari, to nie jest jakieś Porsche. 1000 koni mechanicznych miał. Zobaczymy, ile ma w Fordzie. 1000, równe 1000 koni mechanicznych, okej. To jest dosyć istotne, żeby sprawdzić sobie w Fordzie, ile ma mocy dany samochód, dlatego że tutaj te staty odzwierciedlają bardzo dobrze z rzeczywistości. To jest spory plus Fordzy. 1000 koni mechanicznych, no co może pójść nie tak, prawda? Nic, tylko czysta zabawa. Kurde, no powiem ci, ciężko się zdecydować. Ale reakcja na gaz jest natychmiastowa. Ponoć 2,1 sekundy do 100 km na godzinę. Ale ten samochód jest napędzany... No chyba tylko na tył, prawda? Tak. Tylko na tył. Ja nie wiem, jaki musi być szeroki tutaj kapeć, żeby rozpędzić tą puchę do 100 km na godzinę w 2 sekundy. To jest zajebisty wynik dla samochodów z napędem na 4 koła. A co dopiero z napędem na tył? Okej, mamy zawieszenie driftowe, to dobrze. Może właśnie do driftu będzie się nadawał ten samochód najlepiej, skoro bez żadnego tuningu już tak dobrze zamiata. O kurczę, wylądował w klasie S2. Ja tutaj delikatny tuning zrobiłem. Podnieśliśmy tylko do 1200 koni mechanicznych. Tak, mamy słapy. ¡9 litrów! Czekaj, ten z mniejszą pojemnością ma więcej mocy, bo to twin turbo, okej.
ale spróbowałbym tego z większą pojemnością. 9 litrów pod maską brzmi naprawdę ciekawie. Obecnie gram na skrzyni manualnej ze sprzęgłem, ale jest to nowa skrzynia manualna, której wam jeszcze nie pokazywałem. Ma ona mega fajną funkcję, której nie ma żadna inna skrzynia biegów do simracingu na rynku obecnie. A jestem ciekawy, co wy o tym... W ogóle jestem ciekawy, czy ktoś z was zauważy tą funkcję teraz podczas jazdy. Ale opowiem wam o tym w odcinku, jak będziemy sobie testować. To jest skrzynia biegów od... A nie powiem wam skąd. Bardzo ciekawa rzecz, ale teraz jedźmy egzorcystą. Jedźmy sobie gdzieś odprawić egzorcyzmy. Tutaj widziałem, że jakieś lody są na drodze, więc na lodach chyba nie będziemy odprawiać egzorcyzmów. Nie wiem, czy on był już tak porobiony, czy ja tam jakąś część włożyłem, znaczy jakąś rzecz włożyłem do tego samochodu, która była tak naprawdę rozwierceniem silnika. Ja bym ten samochód dedykował do driftu. Coś czuję, że on ma potencjał, chociaż w Forzie Horizon 4 uczyłem się driftować i... Driftowałem wtedy właśnie Camarusem. Nie wychodziło mi to. To nie była jak ta edycja nawet, to była jakaś tam wcześniejsza wersja Camaro i kompletnie mi to nie wychodziło. Więc wydaje mi się, że no, jest potencjał. Teraz lepiej trochę driftuję niż kiedyś, ale jednak no zobaczymy. Dużo mocy, dużo usprawiedliwia, prawda? Jest tutaj spory potencjał na drift. Już nawet na standardowym ulepszeniu. Prosto z garażu, ziomek. O kurde, przester. Na razie chciałem przetestować prędkość maksymalną. Ta nowa skrzynia biegów jest strasznie głośna. Pierwszy raz w ogóle z nią nagrywam. I mikrofon wszystko zbiera, jak przełączam te biegi. Ona jeszcze jest, wiesz, niewyrobiona, nie? Także wybaczcie mi to. Będzie ją słychać. Sześć biegów? O, czekaj, to musimy tutaj tuning dopracować. No, Copo Camaro robiło tutaj lepszą robotę, ale to jest Copo Camaro. Tutaj mamy egzorcystę, więc trochę słabszy, ale niewiele. Chyba możemy właściwie tutaj nawet wsadzić ten silnik z Copo Camaro, prawda? O, shit! A, nie wiem, co się stanie, ale zaraz zrobimy ten swap. Na maksymalnym ulepszeniu na standardowym silniku mamy 360... 70 będzie? Będzie chyba 70. O kurde, to na tym maksymalnym ulepszeniu będziemy mieli... Nie wiem, 420? Już tutaj ładnie ciśnie, nie? W ogóle jest ciemno, tylko te światła widać, nie? Wyjechaliśmy takim Batmobilem. Genialny jest ten samochód, kurczę, strasznie mi się podoba. Ale tak, zajedźmy sobie, ja sobie włożę tutaj mocniejsze silniki, zaczniemy od tego niby słabszego, ale 9-litrowego i potem potestujemy następne. 9,8, nie, czekaj, tam było chyba 9 litrów, tam było 8,9, nie? Silnik. I powiem wam, że jak ruszam tym, mam tutaj strasznie wydłużone biegi, i jak ruszam, to w prostej linii bardzo ciężko jest utrzymać. Kierownica mi dosłownie wariuje tutaj. Ale do driftu będzie perfekcyjny, kurde, taka pojemność. Tutaj możemy dosłownie na szóstce driftować przy małych prędkościach. Coś, mam takie wrażenie. O kurde. Dawaj, Camaro. No, już na pewno wiemy, że będzie więcej tej prędkości. 370. Tego silnika mocniej nie dało się ulepszyć, jak go wsadziłem. Tak już był. 387. 90. Mamy jeszcze szóstkę. 385. 82, o, ciężko już. No tak, jedziemy pod górkę. 70. 400 chyba nie będzie. Przynajmniej nie na tym silniku. Nie tak łatwo. Tym autem,
Okej, okay, ładnie wszedł. Kurczę. Przy dużej prędkości widzę, że coś tam ma te z przodu, wiecie, panele aerodynamiczne, jakieś tam rzeczy. I jakiś tam docisk jest. O kurde, ale się odbił dziwnie. Ale fajnie, ej, to idealnie pasuje, nie? Żeby testować to autko o tej porze dnia. Czy raczej nocy. Egzorcysta jest do tego, żeby działać w nocy, czy nie? Tutaj do tego silnika drugiego możemy zainstalować system antylag, ale myślę, że to nie jest potrzebne. Możemy jedynie sobie posłuchać, jak to będzie brzmiało. A chyba zgodzicie się, że to nie pasuje do tego samochodu, wiesz. To takie pierdzenie typowo WRC albo coś takiego, nie? To nie pasuje do tego auta komplet. 1750 koni mechanicznych, 1379 kg wagi, wow. Patrzcie, i te światła. Ale robi robotę, nie? Zobacz, i ten dymek przy światłach, to jest genialne. Dobra. Słuchajcie, 1700 to nie są żarty. To nie są już żarty. Tutaj 400 km na godzinę powinniśmy połknąć w połowie tej autostrady, jak nie szybciej. Przyspieszenie od 0 do setki nie udało się zmierzyć, bo nie ma takiego urządzenia pomiarowego nawet. To jest UFO. Gotowi? Na postoju dźwięk tak podobny do tego poprzedniego silnika, no nie? O, mamy przeciwników, startujemy. Nie wiem, jakim cudem da się osiągnąć te 2 sekundy do setki z takim silnikiem, jak tu w ogóle trakcji nie ma na starcie. Ale już dalej jest. Tak, już mamy 350. Dogonimy tych wataszków tutaj, co nas wyprzedzili. 400. I zobacz, dogoniliśmy, chociaż stali w miejscu. 410. To jest 119. A niestety z aerodynamiką Camaro nie wygrasz. 427 to jest mak, jaki możemy zrobić na tym samochodzie, na tej budzie. Nawet mimo tego, że mamy 1700 koni mechanicznych. To jest szalone. Tym samochodem ciężko się jeździ. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie stunigować go na jakieś wyścigi. Ale skoro on im tak ładnie zamiata, to dlaczego mamy walczyć z jego naturą, co? Zróbmy go na drift! Forza dalej góruje, jeśli chodzi o grafikę, bez dwóch zdań. No ale wracajmy do Camaro. Zrobiłem sobie tuning driftowy i robimy pierwsze testy. Zobaczymy, na co stać teraz tę furę. Czy w ogóle na coś stać? Czterobiegowa skrzynia. Manualna ze sprzęgłem. Życzcie mi powodzenia z tym samochodem. 1750 koni mechanicznych to jest mój najmocniejszy samochód driftowy obecnie w moim garażu. I wiecie, najlepiej się nim, przy niskich prędkościach, najlepiej się nim driftuje, jak go tak mocno zduszę. I kiedy jest przed aktywacją turbo sprężarek, albo tak na granicy, kiedy jeszcze jest taki trochę zaspały, i wtedy jest najbardziej stabilny, bo jak już wejdzie to turbo, jak już to zacznie tam pompować, to wtedy jest bardzo ciężko go opanować i rzuca nim na wszystkie strony. Dlatego życzcie mi powodzenia, bo jedziemy właśnie na serpentyny, jak się jedzie do wulkanu. To będzie ciekawe. Jak uda mi się pierwszy zakręt, to naprawdę będzie dobrze. Zobacz, widzisz? Zduszony, nie? Taki. To naprawdę trzeba mocno uważać z gazem, bo nawet na tej czwórce on do maksymalnych obrotów dochodzi błyskawicznie.
Dawaj, dawaj, dawaj! Ach, zdusiłem go za mocno. Ale znowu, jak jest na tym niższym biegu, mega ciężko go opanować, naprawdę. Zróbcie mi przysługę i nie róbcie sobie takich mocnych samochodów na drift, jeśli gracie na kierownicy. Ta fura to kompletny potwór. Ja pierniczę, na czwórce. Przester. No ale czego się spodziewać, po 1750 koniach mechanicznych, gdzie już w standardzie ten samochód był trudny do opanowania bez żadnego tuningu. Urwanie głowy. Camaro, Hennessey. Właściwie Hennessey Camaro Exorcist. Tak sobie wygląda w Fordzie Horizon 5. Dajcie znać, co o nim myślicie. Fenomenalny. Trzymajcie się, na razie. Cześć.